Cześć. Dzisiaj zaczniemy od cytatu, który brzmi: Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak pieczęć na swoim ramieniu. Jak śmierć mocna jest miłość, a zazdrość jak grób twarda. Jej żar jak żar ognia, jak płomienie. Nawet wielka woda nie potrafi ugasić miłości. Nie zatopią jej wyzbrane rzeki. Choćby ktoś oddawał za miłość wszystkie swoje dobra, wyśmieją go tylko. To jest cytat z Pieśni nad pieśniami. W tym tłumaczeniu. To jest tłumaczenie z Septuaginty, chyba pierwsze takie polskie, więc najbardziej wierne oryginałowi. I będę dzisiaj mówić o Wenus w rybach, która przeszła do ryb 26 marca i będzie w tym znaku do 20 kwietnia. I nie jest to specjalnie miły okres, dlatego postanowiłam określić go kilkoma cytatami, historiami, żeby też pokazać, w jakim świecie w tym czasie będziemy się poruszać. I Wenus wyprzedza o kilka dni przejście Marsa do znaku bliźniąt. Mars przechodzi 31 marca, więc w niedzielę do tego znaku, więc taki układ kwadraturowy między Wenus a Marsem się będzie utrzymywać i nie będzie to specjalnie miłe. I tak naprawdę, jeśli chodzi o samą Wenus, to przejście Wenus do znaku Barana nie zakończy sprawy jakichś tam powidoków z przeszłości, tylko dopiero na początku lipca, kiedy Wenus przejdzie do Raka, sprawy zaczną się uspokajać. Tak to wygląda. Natomiast co się pokazało tego dnia, kiedy właśnie Wenus przeszła do ryb? Podam takie trzy charakterystyczne przykłady. Pierwszy jest najsmutniejszy i dotyczy rocznicy młodej wdowy, która nie wiem, czy świętuje, ale raczej należy powiedzieć wspomina siódmą rocznicę związku, czwartą rocznicę zaręczyn i jednocześnie małżeństwo, które zakończyło się bardzo szybko ze względu na tragiczną śmierć męża, zaledwie pół roku po ślubie. To jest słynna sprawa w Warszawie. Bardzo szczęśliwa, bardzo miła para, bardzo udana i jednocześnie właśnie niewyjaśniona śmierć. Myślę, że o jakimś podłożu karmicznym. I myślę, że tak można traktować to przejście Wenus. Trudno powiedzieć, czy człowiek się cieszy, czy człowiek się smuci. Przede wszystkim wspomina, tak? Wspomina, nie oddałby tego, co go spotkało za nic, ale z drugiej strony też niestety smuci się. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest na szczęście, powiedzmy, bardziej tragikomiczna niż tragiczna. To jest wiadomość, która pojawiła się na takim portalu medialnym z Szanghaju. Mianowicie bardzo, bardzo taka niezwykła rzecz się zdarzyła. Więc pewnym małżeństwu urodziło się bliźnięta w Chinach i ojciec dzieci miał podejrzenia co do wierności swojej żony, a więc zrobił testy genetyczne bliźniętom i okazało się, że jedno dziecko jest jego, a drugie dziecko nie. Więc to bliźnięta dwujajowe w sposób oczywisty, no i mąż ogłosił wszemi wobec, że będzie płacił tylko za wychowanie tego dziecka, które jest biologicznie jego, a dziecko numer dwa, które nie jest jego, nie będzie przez niego utrzymywane i jego żona przyznała po tych badaniach, że rzeczywiście miała jedno nocną przygodę z kimś, kto znikł. I trochę też będzie tak z tym tranzytem, że tutaj dużo rzeczy będzie działo się w mgnieniu oka i myślę, że wiele osób nie chciałoby mieć takiej historii jak ta pani. I trzecia rzecz, jaka mi się wyświetliła i ona też mówi o pewnym smutku, nostalgii, ale też wspominaniu dobrych chwil, to taki obraz Van Gogha, który przedstawia parę w ogrodzie wiosną. Obraz nazywa się Orchard in Blossom, jest 882 roku, tylko że właśnie został namalowany w październiku przez Van Gogha, nie na wiosnę, tylko w październiku. I jak napisał Van Gogh do swojego brata, przesyłając mu ten obraz, przesyła mu właśnie mgnienie wiosny.
I myślę, że w ten sposób należy traktować ten tranzyt jako mgnienie, olśnienie, przypomnienie, wspominanie, a nie czas, kiedy rzeczywiście podejmujemy jakieś ważne decyzje. Przypominam, że ten okres jest między 26 marca a 20 kwietnia. Dlaczego tak jest? No, dlatego, że Wenus, przechodząc do znaku ryb, nadal pozostała w koniunkcji z Lilith. Lilith jest do Maja w wodniku. Zdaje to taką bardzo niestabilną mieszankę, bardzo trudną, bardzo mocno związaną z rzeczami właśnie karmicznymi, z rzeczami z przeszłości, ze sprawami niewyjaśnionymi, ze sprawami, które też mogą próbować pojawić się jeszcze raz, wynurzyć z głębin i w jakiś sposób zaburzyć nasze życie aktualne, także przez jakieś nagłe impulsy. Wenus jest w sekstylu do Urana i w związku z tym tego rodzaju impulsy będą bardzo mocne. I jest także w kwadraturze do Marsa, tak jak wspomniałam wcześniej, co powoduje bardzo duże nieporozumienia na tle damsko-męskim, albo też w ogóle niemożność spotkania się, znalezienia się, wyjaśnienia jakichś rzeczy lub właśnie jakichś poważnych konsekwencji związane z przeszłymi decyzjami. Tutaj też wchodzą w grę. Wreszcie niestety jest to też taki okres związany z wspominaniem osób, które odeszły przedwcześnie, z którymi z różnych względów nie możemy się skomunikować. Ponieważ Wenus jest w koniunkcji z Lilith, to też mówi to o kłopotach zdrowotnych kobiet, szczególnie osób, które mają jakieś obiekty na początku znaku ryb i na końcówce wodnika, ale nie tylko. I dotyczy to przede wszystkim młodych kobiet, a także osób, które są no, najmłodszymi kobietami w danym domu, tak? A więc zwykle to będą córki, ale jeśli ktoś mieszka w wielopokoleniowej rodzinie i tak się składa, że mimo tego, że już jest zupełnie dorosły i w poważnym wieku jest jednak najmłodszą osobą, to także może dotyczyć to takich osób. I więc no, powiedziałabym, że to nie jest specjalnie miły okres i taka gorączka, takie poszukiwanie wyrażeń może być silniejsze nawet tutaj u nas w Polsce, z tego względu, że ascendent tego horoskopu wypada w szóstym stopniu Skorpiona, no i to jest właśnie taki punkt newralgiczny, też taki, który może powodować takie szybkie impulsy, rzeczy, które powodują, że szukamy wrażeń i staramy sobie dostarczyć różnych rzeczy, których no, są jakiegoś rodzaju erzacami także. A więc nie dostarczą nam tego tak naprawdę, co chcemy, tylko my będziemy sobie wyobrażać, że to jest to. I niestety ten ascendent na Polskę też mówi o wzroście agresji, wrogości oraz potencjalnie jakichś napadów, napaści i niestety także w obrębach domów czy miejsc, w których ludzie są razem, jakichś wspólnot. Czyli niekoniecznie to będą jakieś napady na ulicach, tylko właśnie jakiegoś rodzaju szarpaniny albo tragedie dochodzące w rodzinach po prostu, tak, we wspólnotach, w jakichś układach partnerskich, małżeństwach i tak dalej. Więc są bardzo możliwe takie sytuacje, że ktoś może zostać wyrzucony z domu, że ktoś może być pobity, że ludzie wzajemnie się pobiją i nie radzę w tym czasie sięgać po jakiekolwiek ostre przedmioty w razie jakiejkolwiek sprzeczki, dlatego że można nawet niechcący komuś coś zrobić. Ten ascendent jest bardzo niebezpieczny i właśnie poza impulsywnością wiąże się też z agresją, z robieniem komuś krzywdy. W tym punkcie ascendent miał Sid Vicious i Sid Vicious to taka postać z punkowej sceny w Wielkiej Brytanii. On zabił w widzie narkotycznym swoją dziewczynę, która no, także z nim brała narkotyki, ale to akurat myślę, że w tym wypadku nie jest istotne. To, co jest istotne, to to, że Sid Vicious jako taka postać alternatywna bardzo często też
pozował w podkoszulkach ze swastyką, natomiast jego dziewczyna była Żydówką. I zwracam uwagę na to, dlatego że akurat konkretnie gwiazda związana z tym punktem, w którym jest ascendent tego horoskopu, jest związana ze swastyką. Ona się nazywa Kambalia. I owszem, są przy tej gwieździe nawiązania do Szambali, do tajemnicy życia, ale równie dobrze to może być tajemnica śmierci, tak jak w przypadku Sibeliusa i jego dziewczyny, więc bardzo, bardzo przestrzegałabym szczególnie młode osoby oraz naiwne osoby oraz takie łatwowierne osoby, żeby nie wiązały się w tym okresie z osobami, które mają radykalnie inne poglądy od nich. Czyli no, powiedzmy, że dla Nancy Spudgeon, czyli tej dziewczyny, którą zamordował Sid Vicious, to był bardzo zły pomysł, żeby ona jako Żydówka wiązała się z facetem, który lubi pozować w podkoszulku ze swastyką. Nawet jeśli to nie był powód tego morderstwa, tylko to były powody karmiczne, no bo jest mnóstwo takich par, współcześnie żyjących, kiedy jedna strona była ofiarą, a druga strona była mordercą, i ponieważ II wojna światowa była zupełnie niedawno, więc jest sporo właśnie takich małżeństw, gdzie, czy par, gdzie jedna strona była tym złym niemieckim nazistowskim żołnierzem, który zabił kogoś i potem w związku z tym taki morderca odpracowuje swoje życie, ale niekiedy takie scenariusze powtarzają się wielokrotnie. W związku z tym bardzo przestrzegam, żeby w tym okresie się nie wiązać z ludźmi o radykalnie innych poglądach, którzy z jakichś względów nienawidzą no, tego, kim jest ta druga strona, którą się akurat zauroczyli, i to z wzajemnością. I to jest, myślę, że clue tego horoskopu. Na Polskę jest bardzo mocno podkreślona to kwestia domowa. Wenus jest tutaj w czwartym domu i Mars jest w siódmym, więc kwestie takich romantycznych relacji dosłownie są tutaj na ostrzu noża. I wystrzegałabym się przed wchodzeniem w jakieś nagłe, impulsywne związki, tylko dlatego, że mamy wrażenie déjà vu, dlatego że déjà vu też może skończyć się bardzo niedobrze dla niektórych. I to wszystko na dziś. Dziękuję Wam.